Hej kochani, zapraszam Was na nowy test z recenzją. Jak widzicie po tytule, dziś będziemy mówić o produkcie do wybielania zębów. Jak wiecie, ja jestem fanką domowego wybielania zębów. Czasem też korzystam z usług lekarza w gabinecie, natomiast ja jestem zwolenniczką jednak robienia tego w domu, ponieważ to jest szybsze, tańsze, przyjemniejsze i do tej pory pokazywałam Wam paski. Ale dziś pokażę Wam coś, co już mogliście widzieć u nas na łobuzach. Dostałam do testowania zestaw iWhite i dziś Wam o nim opowiem, pokażę jak wygląda cały zestaw. I to jest bardzo fajne, bo w końcu jest coś, co możemy kupić normalnie w drogerii. iWhite dostaniecie w dobrych aptekach, w drogeriach Rossmann oraz w drogeriach Superfarm. Także to jest super, że to jest tak dobrze dostępne. Do tej pory ja przywoziłam sobie paski z zagranicy albo po prostu skądś je zamawiałam i wiadomo, mamy dodatkowy koszt przesyłki. I zawsze był z tym problem. Także cieszę się, że jest jakiś produkt, który pojawił się normalnie w drogeriach i w aptekach i można go od ręki dostać. Zacznę od powiedzenia Wam, jak wygląda cały system iWhite i oczywiście za kilka dni Wam się pokażę po. I jeszcze taka mała uwaga. Ja mam białe zęby, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast mam białe, ponieważ co jakiś czas je wybielam. To nie jest tak, że urodziłam się z zupełnie białymi zębami, że zawsze miałam takie. Miałam bardziej żółte zęby, nigdy nie miałam takich bielutkich. W kamerze też zęby wydają się bardzo białe, ponieważ tutaj odbija nam się światło, także wszystko wydaje się jaśniejsze niż w rzeczywistości. Ja wybielam sobie zęby raz na kilka miesięcy, zwykle raz na pół roku, kilka razy właśnie sobie wybielam, żeby rozjaśnić tutaj przestrzenie między zębami oraz przy dziąsłach, ponieważ one najszybciej żółkną. No. Ja nie palę, ale piję kawę, piję herbatę, wiadomo, nawet czerwone wino czy barszcz. Jedzenie, które zawiera silny barwnik, jakieś ciemne kolory barwią nasze zęby i na to trzeba bardzo uważać. Czym jest iWhite i co możemy sobie kupić? Przede wszystkim nakładki, to jest najważniejsza rzecz. Tutaj nie mamy pasków. Z paskami bywa różnie, one czasem się odklejają i no niezbyt przyjemne uczucie w buzi, jakie je mamy. Natomiast tutaj mamy gotowe nakładki, które w środku mają żel. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować, bo to jest duże ułatwienie, nie musimy nic nakładać. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, ile nałożyć, czy wystarczająco, czy to tyle ma być, czy inna ilość. Tutaj mamy, to jest gotowe, tu mamy już odmierzone. Zapewnia do 8 odcieni bielsze zęby, a to jest bardzo, bardzo dużo. Natychmiastowe działanie, 20 minut dziennie. Unikalna technologia wybielania. Ten system ma aktywnie usuwać przebarwienia, wzmocnić zęby, przede wszystkim właśnie działać natychmiast. I w zestawie macie 10 takich nakładek. I zaraz sobie je obejrzymy, natomiast powiem Wam, co jeszcze jest w gamie iWhite. Płyn do płukania, bardzo duży, ile tutaj mamy, pół litra, który wspomaga wybielanie. I producent zaleca, żeby razem z tymi nakładkami używać właśnie do codziennej pielęgnacji płynu oraz pasty wybielającej do zębów. Mamy też pastę. I nowość, która od czerwca pojawi się w Rossmannach, a ja mam już niesamowitą przyjemność testować ten produkt, to jest Tooth Polisher. I to jest zupełna nowość, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. To jest pasta wybielająca, bardzo, bardzo wydajna, którą używamy raz w tygodniu. I do tego mamy właśnie ten polisher, którym po prostu polerujemy sobie zęby, polerujemy przestrzenie międzyzębowe. I on ma tutaj taką jakby gumową nakładkę i wiem, że te nakładki, te wkłady oraz pastę będzie można dokupować oddzielnie, natomiast to urządzenie jest na baterie, kompaktowe, przenośne, także taki zestaw będzie dostępny w Rossmannach od czerwca tego roku. Teraz Wam jeszcze powiem, jakie są ceny tych produktów. Przede wszystkim nakładki, one są tu najważniejsze, kosztują od 80 do 90 mniej więcej złotych, w zależności od sklepu, od promocji jaka jest, ale mniej więcej 90 zł za 10 nakładek, bardzo dobra cena. Za dobry produkt domowy można tyle zapłacić, ja o wiele więcej płaciłam za produkt, który zamawiałam sobie z zagranicy. No i dodatkowo wiadomo, że jak wykonujecie sobie taki zabieg u dentysty, u stomatologa, to jest o wiele, wiele droższy. Płaciłam różnie od 250 nawet do 600 zł, także bardzo dobra cena. Jeżeli chodzi o pastę i o płyn, to cena jest około 30-40 zł. Natomiast jeżeli chodzi o polisher, o ten zestaw, będzie to kosztować 190 zł. Natomiast jest to produkt bardzo wydajny. Pasta jest tak wydajna, że używając ją raz w tygodniu starcza nam na rok. Także warto w to też zainwestować, jeżeli chcecie podtrzymać jak najdłużej efekty wybielenia zębów i uważam, że warto naprawdę zapłacić taką kwotę. Tym bardziej właśnie, że produkt starczy nam na rok. Okej, ale przejdźmy już w takim razie do nakładek, bo one mnie interesują najbardziej. Zaraz sobie je obejrzymy, no i założę i zobaczymy, jak się je nosi. Tak wygląda produkt. Mamy tutaj dwie nakładki, góra-dół. O, nie spodziewałam się tego. Nakładki są miękkie, są takie jakby silikonowe. I do środka jest nałożony już produkt. Naprawdę fajne, nie są właśnie takie sztywne. Myślałam, że będą sztywniejsze, tak jak mój aparat na zęby, ale nie. I ja mam ten plus, że ponieważ mój aparat jest wyjmowany, to mogę sobie zrobić wybielanie pomiędzy noszeniem aparatu. Po prostu teraz mam zdjęty i mogę sobie zrobić właśnie ten zabieg, a później z powrotem go założyć. Góra i dół są takie same, także teraz zakładam. Okej.
Kochani, używanie tego było bardzo, bardzo proste, naprawdę banalnie proste. Co jest ważne przed wybieraniem zębów? Przede wszystkim idźcie na kontrolę do stomatologa i zobaczcie, czy nie macie żadnych ubytków, próchnicy i tak dalej. Doprowadźcie swoje zęby do porządku, bo nie wolno przeprowadzać wybielania na zębach zepsutych. Warto sobie też zrobić higienizację całej buzi, w sensie zdejmowanie kamienia, scaling, fluoryzację. Cały ten proces po to, żeby właśnie zdjąć cały kamień i żeby zęby jeszcze ładniej się wybieliły. To nie jest drogi zabieg, warto to robić raz na pół roku. Ja ostatnio właśnie miałam robione w zeszłym tygodniu, także teraz jest odpowiedni czas, żeby wybielać zęby. Ja jestem bardzo zadowolona, efekt jest jakby od razu, więc to jest super. No nic, kochani, wrócę do Was za kilka dni i sobie to podsumujemy. Zobaczymy, jak wyglądają moje zęby po i powiem Wam, jak się używało. Teraz było mi bardzo prosto, włączałam sobie film na YouTubie, piłowałam sobie paznokcie, zleciało 20 minut i już mogłam wyjąć nakładki, więc to było w ogóle błyskawicznie. Także tyle, widzimy się za kilka dni. Hej kochani, wracam do Was z podsumowaniem testów iWhite. Mam bardzo białe zęby, po prostu są tak błyszczące. Testuję dziś pomadkę, która ma ciepły odcień, jak widzicie, ciepły czerwony, taki żarówiasty, strażacki, nie malinowy. Który teoretycznie powinien tak rzucić optycznie zęby, to mimo wszystko zęby są nadal bardzo, bardzo bielutkie, także system jest ekstra. I powiem Wam, że produkt się stosuje po prostu ekstra. 20 minut to jest nic, nawet nie wiecie, jak szybko mija 20 minut. Macie na sobie nakładki, nie wiem, podczas siedzenia przy kompie, podczas oglądania telewizji, sprzątania w domu i patrzycie na zegarek, minęło 20 minut. Zdejmuję i gotowe. Ten produkt naprawdę działa, naprawdę wybiela zęby i po raz pierwszy po wybielaniu zęby mnie w ogóle nie bolały. Bo czy wybielałam u dentysty, czy wybielałam paskami sama w domu, to czasami miałam takie nadwrażliwe te zęby, można powiedzieć, przy szyjkach szczególnie właśnie mnie tak ciągnęły i nie mogłam pić na przykład zimnego. Tu tego nie ma, bo trzymamy to na zębach tylko 20 minut. Przynajmniej u mnie nie było żadnej takiej reakcji, także ja jestem po prostu zachwycona efektem. Wiem, że kamera może tego tak nie odda, tej jakby małej różnicy, bo zęby miałam i tak jasne, ale ja widzę w lustrze, że te zęby są teraz takie no bardzo, bardzo takie mega błyszczące i właśnie tutaj w tych wszystkich rowkach i przy szyjkach one są mimo wszystko bielsze. Także jestem bardzo zadowolona. Kochani, to już tyle. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, czy Wy kiedyś wybielaliście zęby, czy próbowaliście, czy myślicie o tym. Ale białe zęby, takie błyszczące zęby, to jest po prostu nasza wizytówka. I od razu twarz się rozpromienia, uśmiech staje się piękniejszy. Także i chłopaki, i dziewczyny powinni o to zadbać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Pa, pa!